szeroko zapowiadana w projekcie roboczym Kronika Zero, finalnie zyskała miano pradziejów uniwersum. Dlaczego? Otóż, gdy mówimy o historii, zazwyczaj bazujemy na dużej dawce faktów, źródeł i materiałów, pośród których jest garstka spekulacji, niewiedzy i niedomówień. Głównie mówimy o rzeczach w miarę pewnych i tak mieliśmy w tej fazie, kiedy omawialiśmy sobie lata 2015-2018. Wszystko było w miarę świeże, dobrze udokumentowane i z łatwością sprawdzalne. Gdy mówimy o pradziejach i archeologii, znacznie częściej mamy sytuację, w której dysponujemy małą ilością dobrze zachowanych dowodów, faktów, materiałów, na podstawie których formujemy teorie i przypuszczenia. Tak będzie w tej serii. Oczywiście będę starał się przekazywać informacje najrzetelniej jak mogę, aczkolwiek na pewno znajdą się jakieś punkty wątpliwe i no, nie będę w tym odosobniony, gdyż oglądałem już kilka filmów na YouTubie, które miały być rzekomą biografią Krzyśka z tamtych lat i jest w nich trochę niedomówień, trochę spekulacji i trochę nadinterpretacji. Trudno się dziwić, bo materiały z tego okresu zdobywa się dość trudno. Wszystko jest rozrzucone po necie, w ogóle bez ładu i składu, więc tworzenie z tego jakiejś sensownej osi czasu to masakra. Tym bardziej, że Google i w ogóle wyszukiwarki internetowe nie są od tego, żeby podawać ci informacje w jakiejś uporządkowanej kolejności, datacją. Nie. One są od tego, aby podać ci teoretycznie najlepszą odpowiedź do wpisanego hasła. Więc, szanowny widzu, jeśli zauważysz, że nie ma jakiegoś materiału, o którym wiedziałeś, a nie podałeś go, gdy zbierałem informacje do Kroniki Zero, to nie miej pretensji, a jak masz jeszcze coś w zanadrzu, to proszę, doślij nawet choćby teraz. Kto wie, może uda mi się gdzieś to jeszcze wcisnąć i wykorzystać. Koniec już tego przydługiego wstępu, zapraszam na film. Krzysztof Kononowicz urodził się 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie. Poród był szybki, ale straszny klocek wyszedł, wspomina narodziny syna Leonarda Kononowicz. Taki był krucha, bo ja przez całą ciążę mleko piłam. Krzysiek przyszedł na świat w rodzinie ludzi prostych, o bardzo silnym, patriotycznym nastawieniu. Powiedzmy sobie o tej rodzinie trochę więcej i rozwiejmy kilka popularnych mitów wiszących nad nią, gdyż często wydawały się być one na przykład aż tak prawdopodobne, że w niektóre z nich sam do niedawna wierzyłem. Rodzinne zdjęcie. To słynne rodzinne zdjęcie zdjęciem nie jest. Jest to monidło, czyli bardzo realistyczny szkic lub obraz, powstały na podstawie zdjęcia ślubnego lub kilku zdjęć różnych, członków rodziny z totalnie różnych okresów. Postacie na monidłach były często upiększane, a wady, oznaki starości czy inne indywidualne cechy urody retuszowano zgodnie z życzeniem klienta. Zauważcie, że nikt na tym dziele nie ma ani jednej zmarszczki, ani jednej blizny, ani jednej troski. Dlatego właśnie absolutnie nie zgadza się nam tutaj wiek występujących postaci. Sama różnica wieku między rodzicami nieprzypadkowo jest trudna do określenia, a biorąc pod uwagę, że Krzysiek ma no co najmniej tutaj ze 2-3 lata, to pan Bronisław wygląda bardzo podejrzanie młodo jak na swój wiek, bo powinien mieć coś między 47 a 57 lat. Śmiało można przyjąć, że zatarcie tej różnicy wieku i kilka innych niezgodności zostało zrobione celowo na życzenie klienta. Tatuś nie żyje, ale tatuś bardzo jest mój bardzo, bardzo zasłużony. Walczył o Warszawę, walczył o Polskę, walczył o Boga, ale nie ma ojca. Odeszedł, jak ja mówię, zmienił miejsce zamieszkania. Jest w niebie teraz. Jego ojciec, Bronisław Kononowicz, pochodził z miejscowości Strzelce.
dziś Białoruś. Według papierów repatriacyjnych urodził się w 1908 roku, co oznaczałoby, że idąc na front miał 31 lat, był starszy od swojej żony o zawrotne 23 lata oraz dożył 96 lat. Biorąc pod uwagę odcisk więzień, łagrów oraz inne niespójności, które wywołuje taka data urodzenia, uważam ją za nieprawdziwą. Podanie błędnej daty urodzenia było celowym zabiegiem używanym powszechnie przez repatriantów. Postarzanie się gwarantowało szybsze uzyskanie świadczenia emerytalnego. Uważam, że pan Bronisław w papierach dodał sobie 10 lat, bo gdy przyjmiemy jego narodziny na 1918 rok, wszystko zaczyna nabierać sensu. W 1939 ma lat 21. Jego żona jest młodsza o 13, a nie 23 lata, a umiera dożywszy 86 lat. To tak tytułem wstępu, przejdźmy do życiorysu. Przed wojną ojciec Kononowicza był zwykłym, szarym szewcem. Jednak rok 1939 wywrócił jego życie do góry nogami. Został zmobilizowany do wojska w ramach grodzieńskiej dywizji piechoty. Brał udział w wojnie obronnej, najprawdopodobniej w składzie armii Prusy. 81. pułk, w którym służył, przez problemy z łącznością i dowodzeniem został rozbity w okolicach Przysuchy. Wraz z niedobitkami, zgodnie z ostatnim rozkazem, jaki został im wydany, wycofali się do Warszawy, dzięki czemu wzięli udział w walkach o stolicę. Bronisław Kononowicz po kapitulacji został niemieckim jeńcem skierowanym na przymusowe roboty w Tylży. Tam też rozpoczął współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, który później przerodził się w Armię Krajową. W 1949 roku trafia do więzienia w Grodnie. Pokrywa się to z datą drugiej łże amnestii w 1947 roku, ogłoszonej przez komunistów dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy wyszli z lasu i ujawnili się w całkiem pokaźnej liczbie, by zaprzestać walki i wieść już normalne, spokojne życie. Niestety był to komunistyczny podstęp, w ramach którego ujawnieni już kilka lat później byli zamykani, brutalnie przesłuchiwani, skazywani, wywożeni i mordowani, a informacje od nich wymuszone, wyciśnięte lub dobrowolnie uzyskane podczas składania papierów amnestyjnych posłużyły do rozbicia pozostałych, którzy zostali w konspiracji. Bronisław Kononowicz został skazany na 25 lat łagru, 5 lat pozbawienia prac publicznych i wysłany w głąb ZSRR. Po odwilży spowodowanej śmiercią Stalina został zwolniony i wrócił do rodzinnych Strzelc, które nie były już Polską, lecz Białorusią. Zostaje repatriowany w ostatniej fali repatriacji na ziemię odzyskane. Wraz ze swoją żoną Leonardą zamieszkali w Wilkowie pod Kętrzynem. Aferzyści, m.in. podszywający się pod Tomasza Terkę, pośmiertnie oskarżyli Bronisława Kononowicza o bycie ubekiem, co inne trolle podchwyciły i kolportowały tak szeroko, że osoby nowe w uniwersum były gotowe uwierzyć, że może nawet jeśli nie jest to do końca prawda, no to chyba coś jest jednak na rzeczy. Oficjalnie więc dementuję i zaprzeczam. Nie istnieje żaden dowód, żadne zeznanie i żaden dokument dający choćby cień możliwości zaistnienia takiej sytuacji, aby Bronisław Kononowicz był ubekiem albo jakkolwiek współpracował z Milicją Obywatelską. Natomiast wszelkie opowiastki o tym, że ojciec Krzyśka pracował na komisariacie milicji w Kętrzynie, są totalnie wyssane z palca. Już nie wspominając o tym, że jego syn Krzysztof od razu w latach 80. zapisał się do Solidarności, co w rodzinie milicyjnej byłoby co najmniej nie do pomyślenia. Mam matkę. Mama. Kłamstwem są plotki o tym, że rodzice Krzyśka byli rodzeństwem. Te celowe czy niecelowe pomyłki miały zarzewie w tym, że brat Leonardy, również nazywał się Bronisław, również był pracownikiem przymusowym podczas wojny i również był z tej samej wsi co ojciec Krzyśka.
Łączono więc te dwie osoby w jedną. Wątpliwości rozmywają rejestry ocalałych i poszkodowanych, w których panowie występują jako dwie różne osoby, z różnymi nazwiskami, z różnymi rodzicami. A fakt, że Leonarda i Bronisław byli z tej samej wsi, nie był w tamtych czasach w ogóle niczym nadzwyczajnym. Ludzie, którzy nie wyjeżdżali do wielkiego świata pracować czy studiować, zazwyczaj wiązali się z osobami znanymi sobie ze szkoły, dzieciństwa czy sąsiedztwa. Pani Leonarda miała na 100% panińskie nazwisko Bykowicz i z całą pewnością nie była siostrą swojego męża. Pani Bykowicz była również prostą kobietą, wychowaną w duchu patriotycznym, która zawsze bardzo wspierała Krzyśka we wszystkim, co robił. Prawdopodobnie była wyznania rzymskokatolickiego, a jej mąż natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa był prawosławny. Jest to istotny szczegół, gdyż gdyby oboje byli prawosławni, zapewne nie uwzględniono by ich w repatriacji, skutkiem czego nie trafiliby nigdy do Polski i zostaliby na terenie Białorusi na zawsze. Mam brata. Rodzeństwo. Jak wszyscy dobrze wiemy, Krzysiek nie był jedynakiem. Miał dwójkę braci. Bogumiła, starszego o 3 lata i starszego o około rok Marianka, który bardzo wcześnie zmarł jako dziecko na zapalenie opon mózgowych. Został pochowany w Wilkowie. Bogumił natomiast przez swoje nieszczęście również był postacią, która obrosła w negatywne legendy, więc uzupełnijmy wiedzę o nim. Przez cały okres młodości razem z Krzyśkiem pomagał rodzicom w gospodarce, będąc zupełnie w pełni sprawnym człowiekiem. Po przeprowadzce do Białegostoku między 15 a 20 rokiem życia razem z Krzyśkiem za pomocą prowizorycznych pałek rozpędzali dzieciaki grające w piłkę na boisku przy ulicy Szkolnej. Któregoś razu jednak trafiła kosa na kamień. Z relacji doktora Czerniawskiego wynika, że został ciężko pobity, w wyniku czego odniósł trwałe inwalidztwo. Znany z nazwiska sprawca, za protekcją wpływowego tatusia, nigdy nie poniósł kary, a ofiara nigdy nie otrzymała zadośćuczynienia. Jeżeli dla kogoś brzmi to jak dziwne tłumaczenie albo mętna wymówka, to warto podkreślić, że mówimy tutaj cały czas o latach PRL-u, gdzie nepotyzm, układy i zajmowanie odpowiedniego stołka faktycznie mogło zagwarantować bezkarność nawet w takiej sytuacji, kiedy komuś stała się duża krzywda. Tak więc chciałem rozwiać tu kolejny mit dotyczący tego, że to niby Krzysiek był tak dla Bogusia niedobry, tak nim pomiatał i tak go krzywdził, że ten oszalał. Również jest to kolejny gwóźdź do trumny teorii, która fałszywie głosiła, że seniorzy Kononowicze byli rodzeństwem, a to właśnie przez ich kazirodczy związek zrodzili upośledzone, nie nadające się do pracy i życia dzieci. Że granica między Białorusią a nami będzie naprawdę, naprawdę będzie granica, że nie będzie przemytu ani papierosów, ani narkotyków, ani alkoholu. Skąd ród Kononowiczów? Warto poruszyć kilka dodatkowych aspektów. Jako przesiedleńcy, Kononowicze oczywiście chcieli jak najszybciej się zaklimatyzować w nowym miejscu i wtopić się w otoczenie, stąd Krzysiek wielokrotnie podkreślał, nawet już będąc mieszkańcem Białegostoku, że czuje się w 100% warmianinem. Jest to dość charakterystyczna sytuacja dla osób przesiedlanych. W podobnych okolicznościach właściwie wykwitł patriotyzm księdza Jerzego Popiełuszki, ale wracając do Krzyśka. Czuć faktycznie może, jak tylko mu się żywnie podoba. Człowiek ma prawo wybierać sobie przynależność według uznania, a Wilkowo i Kętrzyn leżą bezsprzecznie w warmińsko-mazurskim. Jednakże zaszłości białoruskie w rodzinie Kononowiczów były tak silne, iż Krzysztof, który urodził się i wychował w Polsce, ma cały szereg naleciałości z białoruskiego. Ktoś może spytać, jakie niby naleciałości, skoro Białoruś powstała dopiero w 1945 roku. Otóż Białoruś to nie jest takie UFO,
jak się o tym mówi na lekcjach historii, że nagle pojawiła się w ogóle znikąd, nie wiadomo skąd, nic przecież nie było wcześniej, tak, i nagle nie wiadomo powstało jakieś dziwne państwo. Nie będę wam robił teraz wykładu o historii Białorusi, ale w wielkim skrócie, tam od dawna była trochę inna kultura, trochę inna tradycja i inne słownictwo niż u nas koroniarzy. Rodzice Konona zostali repatriowani i starali się szybko polonizować, ale ich rodzice, a Krzyśka dziadkowie, zostali w swoich rodzinnych stronach, w tamtejszym kręgu kulturowym i językowym, który też w jakiś sposób na wnuka oddziaływał. Nie jest to zbyt pewna wiadomość, ale co najmniej kilka razy anegdotycznie Krzysiek poruszał temat swojej rodziny na Białorusi, u której zdarzało mu się przebywać. Ale wróćmy do krzyśkowych naleciałości. Najprostszym przykładem jest wzorem białoruskiego wyrzucania słowa się, sia na koniec. Stąd właśnie powstało absurdalne co się stało się, które tak bardzo ubawiło ludzi podczas najsłynniejszego przemówienia. A ja się nie dziwię się, że młodzież starszych ludzi zaczepia co się stało się pod Jerzewem, co się stało się. Często gdy w rozmowie Krzysiek się trochę zapomni i przestanie pilnować, wrzuca do zdania popularnie używane słówka z okolic np. Sokulszczyzny, Hajnówki, jak heto czy budziembica z Saboju. Młodość. Krzysiek mieszka z rodzicami w Wilkowie od urodzenia do 12 roku życia. Z tego też okresu ma najlepsze wspomnienia i wspomina go z największym rozczuleniem. Kononowicze prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Jego mama Leonarda wspominała, że Krzyś od małego lubił zwierzęta oraz że codziennie wypijał 2,5 szklanki mleka. Biały napój tak mu przypasował, że własnoręcznie doił krowy już w wieku lat 10. Podobno wyjątkowo sprytny sposób. Młody Krzysiek pomagał w gospodarce, a i również edukował się wzorem rówieśników. 5 maja 1958 roku na świat przychodzi młodszy o 5 lat od Krzyśka, pan Tomasz Baranowski. Skomplikowana postać i jeden z niewielu przedstawicieli inteligencji w białostockim uniwersum. Rok 1971. W Grajewie rodzi się przyszły parobek Krzysztofa Kononowicza, Jan Eł Borodo, którego niezbyt długa, ale jakże intensywna obecność na szkolnej zmieni diametralnie sytuację w uniwersum w roku 2019. 27 sierpnia 1974 roku na świat przychodzi o 11 lat młodszy od Krzyśka jego przyszły towarzysz życia i lokator Wojciech Suchodolski, któremu w dzieciństwie zdecydowanie mniej się poszczęściło, ale o tym w przyszłości. W 1975 roku rodzina Kononowiczów znalazła się w istnie dramatycznej sytuacji. Matka Kononowicza zachorowała na, jak to zgrabnie ujął Krzysiek, kobiece dolegliwości, kobiece sprawy, a jej mąż usłyszał, że musi sprzedać gospodarkę, by ratować życie żony. Pan Bronisław nie wahał się i pozbył się gospodarstwa w Strzelcach, które zostało przejęte przez państwo, a pani Leonarda zaczęła szukać dla nich nowego domu. No i znalazła. Znalazła dom w Białymstoku na ulicy Szkolnej 17, gdzie Krzysztof mieszka do dziś. Tak oto na przeprowadzce z Wilkowa do Białegostoku zakończymy pierwszą część Pradziejów Uniwersum. Chcę podziękować wszystkim osobom za pomoc w dostarczeniu i interpretacji materiałów oraz całej społeczności tworzącej Kononopedię. Bez was byłoby to o wiele, wiele trudniejsze. Chciałem również podziękować wszystkim moim donatorom, bez których nie mógłbym tyle czasu poświęcać na historię Krzysztofa Kononowicza. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam, szef sztabu.